rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie. Witamy serdecznie w naszej cotygodniowej audycji w naszym klubie Rodzica. No cóż, rok szkolny dobiega końca, zaczną się wakacje. Jak się okazuje, wakacje również miło i sympatycznie można spędzić czas w naszym studiu. Dzisiaj Artur Jabłoński, założyciel Naj Szkoły w Wejherowie. Dzień dobry, panie Arturze, witamy. Dobry dzień. Dzień. Szlechniców, Radia Kasiewa. Można spędzić miło czas w szkole w wakacje? Jasne, że tak. My taką ofertę mamy już w Naj Szkoły w Wejherowie, odkąd powstała w 2017 roku. Rok później już robiliśmy pierwsze półkolonie w wakacje. Mamy też, to tylko tak na marginesie, półkolonie w okresie zimowym, ale przed nami lato, więc tak, skupmy się na wakacjach. A szczególnie teraz, Po tym roku pandemii, wydaje mi się, że dzieci potrzebują kontaktu między sobą. My taki kontakt im oferujemy pod opieką naszych nauczycieli, ponieważ na tych półkoloniach, które organizujemy, jak powiedziałem, od 2018 roku, wychowawcami są nauczyciele Naj Szkoły. Czyli lekcje w szkole będą się odbywać w zupełnie na pewno inny sposób, bo z tego co wiem, to chętnych wam nigdy nie brakuje. Co robicie takiego, że przyciągacie je do siebie? Bo ta oferta jednak faktycznie dla dzieci w ogóle teraz w XXI wieku musi być zróżnicowana i ciekawa. Tak, to prawda. My przede wszystkim bazujemy na tym, co umiemy, w czym jako szkoła się też specjalizujemy, czyli są to zajęcia językowo, cyfrowo, medialne. Jeśli mówimy o zajęciach językowych, no to gry i zabawy. Na przykład można uczyć się odmiany przez osoby po angielsku, kaszubsku czy w innych językach, skacząc na betonie w specjalnie wykonanych, do tego przygotowanych na przykład kratkach. Czyli taka gra w chłopa, to się kiedyś nazywało? Tak, chyba w chłopa. No więc można skacząć od kratki do kratki na jednej nodze, powtarzać odmianę przed osoby, na przykład w języku angielskim. Tudzież wykorzystując krawężnik i trawnik, na przykład również reagować, kiedy nauczycielka zakrzyknie, nie wiem, woda, piasek, tak, i przeskakiwać na odpowiednio wybrane tereny, które oznaczają właśnie te słowa. To się dzieje u nas także na co dzień w szkole, potem przenosimy to na te zajęcia półkolonijne. Zabawy są przeróżne, a jak jest ciepło, to najfajniejszą zabawą, jak pamiętam, zawsze było polewanie się wodą ze szlaucha. To wszystkie dzieci szalały na tym punkcie. Albo bitwa na przykład na specjalne baloniki wypełnione wodą. Czyli impreza jest, krótko mówiąc. Każdego dnia, jak jest tylko piękna pogoda. Ja też pamiętam, kiedy miałam okazję rozmawiać z waszymi uczniami, oni właśnie podkreślali to, że taką fajną rzeczą u was jest, że wychodzi się na dwór, co nie jest taką, powiem, codzienną sprawą w normalnych szkołach publicznych. Tak, dużo przebywamy na dworzu, nie ma złej pogody, tak? Najwyżej jest złe ubranie. Tak jest. Z tego korzystamy. Także te półkolonie odbywają się w dużej mierze na zewnątrz. Korzystamy też z tego, że mamy bardzo piękną okolicę, meandry rzeki Redy, na przykład raptem 10 minut spacerem od szkoły się zaczynają. Niedawno odwiedziła nas pani z Błękitnej Szkoły z Władysławowa, która jest biologiem, przyrodnikiem, i poszła z nami na taką wycieczkę tymi meandrami rzeki Redy i była zachwycona. Mówiła, że ona w ogóle nie wiedziała, że takie tereny są właśnie tak blisko na skraju miasta, jakim jest Wejherowo. Ale wracając do zajęć, które chcemy zaoferować na tych półkoloniach, szczególnie to
bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować warsztaty muzyczne z panem Markiem Czarnowskim, który jest doświadczonym instruktorem muzycznym, choreografem, który sam gra na niezliczonych instrumentach kaszubskich. To wszystko będzie nie tylko prezentował, ale po prostu zachęci dzieci do zabawy w ramach tych warsztatów muzycznych, które na pięciodniowych półkoloniach będą się odbywały trzykrotnie, to znaczy w poniedziałki, środy i piątki po 2 godziny każda z grup będzie takie warsztaty miała. Co może być też zachęcające dla wszystkich, którzy chcą jeszcze z tych kolonii skorzystać, bo można wchodząc na stronę odnaleźć tam specjalną aplikację, która pozwoli zapisać dziecko na półkolonie. Zapraszamy serdecznie. Właśnie, ważna jest informacja taka, że to nie są tylko półkolonie przygotowane dla dzieci z najszkoli, prawda? Dla waszych uczniów, tylko każdy, kto chciałby wziąć udział, może. Tak, przede wszystkim to są półkolonie dla dzieci z Wejherowa i okolic, bo wiadomo, że pracujemy stacjonarnie na ulicy Przemysłowej w budynku na Iśkweli, ale stamtąd wychodzimy na te wszystkie wycieczki, wychodzimy do miasta, bo przecież Wejherowa to nie tylko miasto w sensie takim jako miasto, tak, ale również kulturowo jest miastem, prawda? Do miasta się jechało kiedyś, się jechało, tak. I jest to taka stolica duchowa z tymi wspaniałymi różnymi szlakami, jak na przykład szlak kaszubskich nut, które też będziemy właśnie zwiedzać i którymi też będziemy wędrować w czasie tych półkolonii. Panie Arturze, turnusy będą językowo, cyfrowo, medialne. Już kilka kwestii wytłumaczyliśmy. Jeżeli chodzi o tą kwestię cyfrową, czy to znaczy, że dzieci mają przyjść z własnym telefonem komórkowym? Nie, niekoniecznie. Mogą go zostawić. My dysponujemy w szkole sprzętem, który otrzymaliśmy również z programu ogólnopolskiego NASDAQ, 25 nowych laptopów, do tego szkolne Chromebooki. To wszystko będziemy wykorzystywać właśnie podczas również też tych zabaw językowych. Także nie, własny sprzęt proszę zostawić w domu, bo to zawsze ten telefon rozprasza i jak mamy go, to chcemy zadzwonić do mamy, a dajmy spokój mamie. Mama też się zmęczyła w czasie pandemii i chciałaby wypocząć w wakacje. Dwa turnusy, dwa terminy, w których odbędą się półkolonie w Najej Szkoli, to? 26 lipca do końca miesiąca, do 31, lipca? Tak? Tak? Nie mylę się, dobrze. I od 2 sierpnia do 6 sierpnia. Te 2 tygodnie jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy wcześniej, jak już wspomniałem, wypełnią odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej. I oczywiście po więcej informacji odsyłamy również do sekretariatu. Można zawsze zadzwonić i wszystkie informacje uzyskać. Panie Arturze, dziękuję za wizytę w studiu. Życzę spokojnych wakacji. Bóg na plac. Żeby my wszyscy odpociele. Chodź spierzynka, do chio. No, tak, musi być, bo inaczej sobie to nie wyobrazię. Ja trzeniedzele bierze urlop, a dali do roboty. Niech sobie zeje, co chce, niech to gadaje. Artur Jabłoński, założyciel Najej Szkoli, był dzisiaj gościem Radia Kaszuby. Dziękuję bardzo. Do uciec. Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Najej Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.